pytanie moje, ponieważ odnosiła Pani społeczną odpowiedzialność biznesu, społeczną odpowiedzialność organizacji do budowania kapitału społecznego. Tutaj Pan miał się rozpocząć od zdefiniowania pojęć, trochę tego zabrakło. I ja mam pytanie i prośbę o zdefiniowanie pojęcia kapitału społecznego. Ja rozumiem, co oznacza słowo kapitał, wiem, jakie są koncepcje społeczne, natomiast nie rozumiem słowo kapitał społeczny. Gdybym mogła Pani wyjaśnić, co oznacza to słowo, jakie ma to stwierdzenie, jakie ma składowe, to też łatwiej by mi było odnieść działania przedsiębiorstw w zakresie CSR właśnie do budowania tego, co Pani nazwała kapitałem społecznym. To będę bardzo wdzięczny. A drugie pytanie. Wczoraj, takim krótkim wstępem, w Ministerstwie Gospodarki była taka konferencja też poświęcona społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rynkach finansowych. I tam była taka analogia właśnie rynków finansowych do jakby meczu piłki nożnej, gdzie mamy pewne boisko, na którym grają gracze, czyli podmioty z branży finansowej, mamy jakieś zasady i jest sędzia, to znaczy powinien być sędzia, tak? I tutaj odnosząc się do tej analogii, zgadzam się z Grzegorzem Piskarskim, że teraz sytuacja na rynku finansowym wygląda tak, że sędzia przychodzi na początku meczu i mówi, że są pewne zasady, grajcie sami, beze mnie i jak są jakieś sytuacje sporne, to się samo zregulujcie. Można zauważyć, że w ciągu ostatnich 5-10 lat było kilka takich fali na rynkach finansowych, które zasługiwały na żółtą, na czerwoną, a co najmniej na żółtą kartkę. I takim właśnie sędzią powinny być instytucje publiczne, więc państwo i uważam, że są. I moje pytanie do Pani jest następujące. Jakby sędzia sam z siebie jest odpowiedzialny społecznie, jest etyczny, zna te standardy, stosuje się do nich. I pytanie o Państwa rolę, Państwa postrzeganie odpowiedzialności społecznej instytucji, Państwa instytucji do rynku. Pani wspomniała o edukacji. Jak mógł poprosić o jakieś takie priorytety, które Państwo sobie wyznaczają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.